Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie zachwieje, lecz trwa wiecznie. Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Jahwe otacza lud swój teraz i na wieki. Gdyż nie pozostanie berło bezbożnych nad dziełem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali rąk swych ku bezprawiu. Nie pozostanie dzieło bezbożnych nad dziełem sprawiedliwych. To jest obietnica Boża. Powiedz, nie pozostanie. Jeszcze raz. Nie pozostanie berło bezbożnych nad dziełem sprawiedliwych, żeby sprawiedliwi nie sięgali po bezprawie. Demoniczne siły chcą, aby ludzie Boży sięgali po bezprawie. Wiecie, co to znaczy? One nie chcą jedynie tego, żeby ktoś dokonywał jawnych grzechów. Demoniczne siły chcą, aby ludzie Boży wychodzili poza standardy Bożych praw, żeby się bali, żeby się wycofywali, żeby dokonywali działań kompromisowych. Tego chce diabeł. Ale Słowo Boże mówi, że nie pozostanie dzieło, że nie pozostanie berło bezbożnych na dzień sprawiedliwy. Nie pozostanie. To jest obietnica. Cokolwiek się dzieje w Twoim życiu kłopotliwego, to ta obietnica musi być w Twoim sercu, na Twoich ustach. Nie pozostanie to nade mną. Nie to. Dlaczego? Bo jestem sprawiedliwy. Bo moje życie jest życiem sprawiedliwego, świętego. Nie pozostanie berło bezbożnych nade mną. Rozumiesz? Nie pozostanie. Nie musisz ulegać temu, co bezbożny świat proponuje. Nie musisz temu ulegać. Jesteś ponad tym. Stoisz w pewnym sensie obok tego wszystkiego. Ale w to trzeba wierzyć. W to trzeba wierzyć. To nie ma czegoś takiego, że to przychodzi samo. W to trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć, że nie pozostanie perło bezbożnych nad Twoim dziełem. Ja w to uwierzyłem. Rozumiecie? Ja w to uwierzyłem. Jeżeli Ty w to wierzysz, to diabeł nie może Cię dotknąć wtedy. Jakby będzie Cię omijać wszystko. Rozumiesz? Nawet jeżeli zdarzą się na jakimś odcinku Twojego życia dramatyczne historie, to w pewnym sensie to w ogóle Ciebie nie dotknie. Nawet jeśli będziesz przez chwilę wylewał łzy, to i tak za chwileczkę staniesz wyżej niż byłeś przed wylewaniem łez. No rozumiesz, o co chodzi? Ta obietnica nie mówi o tym, że nic się nie wydarzy w naszym życiu. Ta obietnica mówi o tym, że to nie pozostanie. To nie pozostanie. Nie pozostanie. Chcę, żebyście w to wierzyli. Chcę, żebyście zrozumieli, że diabeł jest słaby. On jest słaby. Słaby w Twoim osobistym życiu. Słaby w życiu Twojej rodziny. Słaby w życiu Twoim zawodowym. On jest słaby. Rozumiesz? On tylko udaje, że jest silny. Szaleństwo, które jest wokół, sprzyja takiemu myśleniu, że on jest w stanie trzymać władzę, swoje berło nad naszym życiem, ale to jest nieprawda. To jest nieprawda. Jesteś poza tym i możesz się śmiać po prostu w twarz. Wiecie, szedłem wybrać pieniądze w piątek z banku i dlatego, że nie mam czasu na użeranie się z policją, która śledzi wszystkich dookoła, czy noszą maski, to mam taką apaszkę mojej żony, różową w groszkiem, i ją sobie noszę na szyi. I jak widzę radiochus, to ją naciągam. Albo jak idę kupić jakieś pieprzone pomidory, to też ją naciągam. Rozumiesz? Taki jest chory czas. Ale kiedy szedłem do tego banku i właśnie naciągałem łaskę, to Duch Święty powiedział, oto wszystko uczyniłem nowym. Przez 47 lat do głowy Ci nie przyszło, że możesz do banku wchodzić zamaskowany. Wszedłem do tego banku z maską na twarzy. Oni mnie tam wszyscy znają, mówię, jakbym tu wszedł 20 lat temu w tej masce.
to by było czarne od policji. A dzisiaj jak mnie nie założył, to byście zadzwonili. Zaczęli się śmiać. Ja mówię, oto wszystko uczynione jest nowym. Dla ciebie wszystko jest nowe. Jesteś w stanie ten cały chory system obrócić w żart. Ciebie to nie dotyczy. Rozumiesz? To nie dotyczy ciebie. Perło bezbożnych nad twoim życiem nie panuje. Jego tam nie ma. Nie nad twoim życiem. Nie nad twoim życiem. Ty możesz się z tego śmiać. Ty możesz mieć z tego ubaw. Bo rozumiesz, o co chodzi? Bo jesteś sprawiedliwy. W liście do Rzymian jest napisane tak. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Oto przymierze Boże, zgładzone są grzechy twoje, jesteś sprawiedliwy. Jak będziesz się dziś modlił, to powiedz, Boże, zawarłeś ze mną przymierze wieczne. Przymierze zgładzenia moich grzechów. Nie mam grzechów. Nie mam żadnych grzechów. Nie jestem grzesznikiem. Jestem człowiekiem poza tym systemem. Ten chory system wpływa na grzeszników, ale nie na mnie. Ojcze, wywyższamy ciebie. Ciebie, który jesteś potężny, wielką Bogiem. Ciebie, który jesteś królem, królów i panem, panów. Błogosławionym i błogosławionym wielkim Jahwe. Ty, który na Synaju doprowadziłeś do tego, że sprawiedliwość twoja pokonała niesprawiedliwość tej ziemi.
Thank you.
wracasz, powracasz na ziemię, mój król. Upada świat na twarz, a piekło się bije, z niebiańskich złotych plaż, jak słychać twój głos, jak szum burzy. Księgę masz, zmienię każdego,
duszą. Dzisiaj rozpływam się w tej miłości tej. Miłość ta, miłość ta. Wyspęłam prosto z Jezusa ja, zmieniając życia mojego za. Zapisałam wielu do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w niej. Thank you.
Thank you.
to słowo nie dotyczy się tylko i wyłącznie finansów. Jeśli jesteś ewangelistą, to powiedz, że chcesz widzieć efekty swojej pracy. Chcę widzieć efekty mojej pracy. Amen. Chcę widzieć efekty mojej pracy. Jeśli jesteś nauczycielem, to powiedz, nie będę pracował dla dziurawego wora. Nie będę uderzał słowem w próżnię, ale chcę widzieć uczniów. Ja teraz domagam się, aby na mojej drodze stanęli wszyscy, którzy słuchają mojego słowa. Ktokolwiek dotyka to słowo, niech się do mnie odezwie. Powiedz, nie mam zgody, aby pracować dla dziurawego wora. Dla dziurawego wora, niech pracuje diabeł. A my mamy pracować tak, żebyśmy widzieli pracę swoich rąk, abyśmy widzieli pracę swoich ust. Diabeł nie chce, żebyśmy się odważnie modlili. Módl się odważnie. Jeśli jesteś ewangelistą, powiedz, chcę uwalniać słowo, ale chcę też chrzcić tych ludzi. Chcę uwalniać słowo, chcę ich ewangelizować, ale chcę też widzieć, jak ci ludzie się chrzczą. Chcę przyprowadzać ich potem do miejsca, do punktu apostolskiego, aby nauka apostolska kształtowała ich życie. Ja to rozpruwam w imię Jezusa. Koniec pracy dla Dziurawego Wora.
oddychanie. Mała na dalej na kareńskie. Siela paliu.
Ktoś stoi w takim miejscu swojego życia i pyta, Boże, czy nie za szybko? Czy nie za szybko wchodzę w te miejsce? Czy ja sobie poradzę? Czy to nie jest za szybko? Bóg mówi, czy gdy stworzyłem cię w łonie twojej matki, to nie w 9 miesięcy uczyniłem cię człowiekiem. 9 miesięcy. Czy nie za szybko? Pyta Bóg. Uwielbiam Cię, Duchu Święty.
Duch Święty i uczyni was zdolnymi do tego, abyście byli w stanie nawet ponieść męczeńską śmierć dla mnie. Jeżeli jesteś gotów położyć wszystko dla Królestwa, łącznie ze swoim fizycznym życiem, ale masz w tej chwili jakąś blokadę do głoszenia jeszcze, do zrobienia tego, przyjdź do mnie teraz, położę na ciebie ręce. Zgodnie z twoją decyzją, niech się stanie według wiary ich, według wiary, według wiary. Namaszczenie do posłannictwa, namaszczenie do posłannictwa. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, niech idą i głoszą twoje królestwo. Niech idą i głoszą królestwo. Niech głoszą królestwo. Niech głoszą królestwo. Niech głoszą królestwo. Niech głoszą królestwo. Namaszczenie do posłannictwa. W imieniu Jezusa. Niech głoszą królestwo. Niech głoszą królestwo w mocy Świętego Ducha. Niech głoszą królestwo. Niech głoszą królestwo. Niech głoszą królestwo w mocy twojego Świętego Ducha. Niech głoszą królestwo. Twojego świętego ducha. Nawet żeby mieli zapłacić najwyższą cenę. Ojcze, ja modlę się. Ja modlę się o to. Jak w dniu pięćdziesiątnicy. Fakata resa la patera la sikata parodos. Ona prata za fakata la manalai. Nerukoria sa fakatia la ramana. Ramana fakate sol. Nerepre. Nerepre. Nerepre la sakatoro o soli papa. Thank you.
Żyjący jak wiatr. Jesteś święty.
Ojcze, dziękuję Ci, że jestem posłany. Mów, Ojcze, dziękuję Ci, że nie umiłowałem życia swego bardziej niż chwałę Twojego Królestwa. Ogłaszam to codziennie z rana. Mów, że tak jest. Ogłaszam to. Poświęcenie to Twoje drugie imię. Niewolnikiem Boga. Chrystus Cię uwolnił do świętej woli. Uwolnił Cię, abyś był Jego głosem tutaj na ziemi. Jego głosem. Wszystko inne będzie Ci dodane. Wszystko. Wszystko inne będzie Ci dodane. Wszystko inne będzie Ci dodane. Niczego Ci nie zabraknie w żadnej dziedzinie. Będziesz zdrowy, silny, bogaty i szczęśliwy. Ale codziennie od rana ogłaszaj swoje poświęcenie dla Królestwa. Powiedz, Ojcze, Królestwo Twoje jest ważniejsze niż moje życie. Królestwo Twoje jest ważniejsze niż mój dom, niż moja żona, mój mąż, moje dzieci. Królestwo Boże jest ważniejsze. Tak ogłaszaj od rana. A wszystko inne będzie Ci dodane. Taka jest Boża prawda. To Ewangelia sukcesu. To Boża prawda. Kiedy nie kochasz ziemi, ale kochasz niebo, to ziemia pada do Twoich stóp. Możni i mądrzy będą u Twoich stóp. Kiedy nie będziesz kochał ziemi, a kiedy będziesz kochał niebo. Rozumiesz? O tym mówi ta prawda. Wszystko może zawieść. Ale Bóg nie zawodzi. Jego słowa nie zawodzą. Jego słowa nigdy nie zawodzą. Nieważne, co będzie się działo, Ty wstawaj rano i mów, ja jestem poświęcony dla Twojego Królestwa. Dzisiaj idę jako męczennik Twojego Królestwa. Idę, wstaję i idę jako męczennik Królestwa. Wiecie, kogo boi się diabeł? Tych, którzy nie boją się śmierci. On się ich boi. Ludzi, którzy nie boją się śmierci. On przed nimi drży i on od nich ucieka. Szakatabe salame nasyte. Boża prawda jest prosta. Kochać niebo i mieć w nienawiści ten świat. Rozumiesz to? A wtedy będziesz narzędziem w Jego ręku, narzędziem skutecznym. Nie będziesz się niczego spodziewał po tym świecie. Niczego. Ostatnio słyszałem wspaniałe słowa. Wspaniałe słowa. Męża Bożego, staruszka, który powiedział, uwielbiam, jak na mnie plują, uwielbiam, jak mnie przeklinają, uwielbiam, jak mnie prześladują, uwielbiam to i jestem szczęśliwy, kiedy wszystko jest przeciwko mnie. Wiecie, czemu tak mówił? On znał Boga. On wiedział, że kiedy wszystko jest przeciwko niemu, to znaczy, że to wszystko jest przeciwko Bogu. A Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać. On nikomu nie odda swojej chwały.
Więc kiedy wszystko jest przeciwko Tobie, to wszystko jest przeciwko Bogu. Gdy ktoś zderza się z Tobą, to zderza się z żywym Bogiem. I marny jego los. Ale musisz nienawidzić ten świat i kochać niebo. Musisz być poświęcony. 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 Musisz być poświęcony swój czas, swoje pieniądze, swoje uczucia dla Królestwa. Rozumiecie? To znaczy być synem czy córką Królestwa. Rozumiecie, dlaczego diabeł nic nie może zrobić synom i córką Królestwa? Bo oni nie mają nic do stracenia. Nic do stracenia. Oni nic nie mają do stracenia. Nic nie mają do stracenia. Nie ma ich za co złapać. Rozumiecie? Szabana rasa. Kiedy nienawidzisz świat, a kochasz niebo, to ziemia ci będzie płacić. Będzie ci płacić. Odda tych, których pochłonęło piekło. Będziesz widział efekty swojej służby. Będziesz żył szczęśliwie. Będziesz przyglądał się na płatek śniegu i doświadczał potężnej manifestacji Świętego Ducha. Wszystko będzie ci dodane. Modlę się, Ojcze, Kościół. I o wszystkich ludzi, którzy przyjmują moje słowa z wiarą, którzy przyjmują je jako Słowo Bożego. Modlę się o każdego z nich. Niech otrzymają zapłatę, Ojcze. Niech otrzymają zapłatę. Ty im zapłać, Ojcze. Twoją miarą zapłać. Twoją miarą zapłać. Chabadasyla, rabadasyla, the Lord. Wywyższam Cię, Boże, za Kościół. Uwielbiam Cię, Boże, za ludzi Twoich. Uwielbiam Cię. Niczego nie straszymy z tego. Niczego.